Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto ty jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. Drodzy, dzisiaj w tej liturgii słowa słyszymy słowo o słowie, tak bym to może chciał na początku zacząć, o tym słowie, które słyszymy i głosimy, że dzisiaj Pan Bóg przez proroka Mojżesza nam mówi, że przyjdzie taki czas, gdzie będziemy rozliczeni nie tylko z tego, co robiliśmy lub nie robiliśmy, ale też z tego, co słuchaliśmy. I z tego też, co głosiliśmy, nie? Że i słuchacze, i głosiciele będą rozliczani, jak słuchaliśmy. Nie? Czy słowo, które słuchamy, czy ono dociera do naszych serc? Przede wszystkim chodzi o to Słowo Boże. Czy to słowo jest tylko takie, że nie wiem, nam się podoba lub nie podoba, ale generalnie, przepraszam za skojarzenie i porównanie, ale spływa po nas jak po kaczce, nie? Że jacy przyszliśmy dzisiaj do kościoła, tego poranka, to tacy wracamy, nie? Że generalnie nic z nas, nie? Coś tam zapamiętaliśmy, ale Pan Bóg mówi, że dając nam proroka, nie? Będzie również nas rozliczał z tego, czy tego proroka słuchaliśmy. Czyli słuchaliśmy głosu Pana Boga, też i w Kościele. Czy słuchaliśmy tego, co Pan Bóg ma do nas do powiedzenia. Czy chcieliśmy usłyszeć to słowo? Bo wiemy, że jest różnica słuchać i usłyszeć. Chcieć usłyszeć. Nie? Bo my generalnie dużo może słuchamy, dużo słów gdzieś przechodzi przez nasze uszy, przez nasze głowy, przez nasze serca przede wszystkim. Ale to jest pytanie, co w tych sercach zostaje. Nie? Czy te serca są twarde? Czy są te zatwardziałe serca? Jak dzisiaj modliliśmy się w psalmie: słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Nie? Słysząc głos Pana, nie zatwardzajcie. Nie bądźcie oporni, przestańmy być oporni, przestańmy mieć te serca twarde, nie? Takie obojętne, takie może pełne jakieś rutyny, przyzwyczajenia, że... Bo Słowo Boże nie jest tylko po to, żeby, nie wiem, no trochę właśnie, no, ktoś coś tam wymyślił, no jak się spotykamy na modlitwie, no co by tu zrobić, no to może poczytamy Biblię, nie? To nie tylko jest poczytaj mi mamo na dobranoc, nie? To nie jest coś, żeby się coś nowego dowiedzieć, ale żeby otworzyć swoje serce. I też będziemy właśnie, prorok ma będzie rozliczony tego, co będzie mówił, czy mówi Słowo Boże. I ten prorok oczywiście możemy myśleć przez urząd nauczycielski Kościoła, przez tych, którzy są odpowiedzialni za przepowiadanie, papież, biskupi, księża, ale każdy z nas przecież przez sakrament Chrztu Świętego ma ten wymiar, otrzymaliśmy prorocki, dar proroctwa, każdy z nas. Że każdy z nas jest królem, prorokiem, kapłanem w Kościele. I każdy z nas jest odpowiedzialny za to głoszenie, co ja mówię, jakie słowa wychodzą z moich ust, nie? Jakie słowa gromadzę. To wszystko oczywiście jest jakieś powiązane ze sobą, bo to, co słucham, to mówię. To, co mówi Jezus z głębokości serca, mówią Jego słowa, Jego usta. I my dzisiaj właśnie dużo słów słuchamy cały czas gdzieś. Musimy czegoś słuchać. Boimy się wręcz ciszy. Ciągle gdzieś w pokojach, w naszych mieszkaniach, w domach. Idziemy samochodem, to musi radyjko, tutaj coś musi nam mówić cały czas.
w kościele boimy się ciszy, nie daj Boże jakaś adoracja w ciszy, no to nie, wymyślmy sobie różaniec, bo się boimy tej ciszy, nie? Cały czas nawet tutaj, nawet tą modlitwą próbujemy wypełnić ciszę, żeby tam może przypadkiem czegoś nie usłyszeć o sobie od Pana Boga, więc cały czas tylko te słowa wypowiadamy, mówimy w życiu, niektórzy są oczywiście, są tacy, którzy nic nie mówią, czasem to nie mówienie jest większym mówieniem, nie? To jak w małżeństwie, że czasem cisza w małżeństwie jest najbardziej wymowna, nie? I najwięcej mówi, kiedy współmałżonek, czy właśnie żona, czy mąż się nie odzywają do siebie, to mówi najwięcej, ale generalnie bardzo dużo mówimy. Kiedyś taki artykuł czytałem, że średnio człowiek w XXI wieku każdego dnia, to był artykuł o Polsce, nie wiem, czy w Anglii Polacy mówią więcej, czy mniej, czy w ogóle poza Polską mówi się więcej, czy mniej, ale było o Polakach, że Polak dziennie wypowiada około 24 tysięcy słów. To jest bardzo dużo, nie? I w tym pytaniu, właśnie w tym mówieniu zawsze warto zadać sobie pytanie, ile tych słów jest takich dobrych, takich bożych, nie? Ile w tym jest takiego czasem jątrzenia, narzekania, plotkowania, nie? Takiego syku, wręcz takiego wężowatego, że ciągle tylko wszystko źle i źle i źle po prostu. A ile takiego jest dobrego słowa, takiego błogosławieństwa, takiego słowa, które coś dobrego stwarza w moim życiu. Ile jest takich słów, których słucham, chcę słuchać też dobrego. Starożytni filozofowie mówili, że człowiek jest tym, co je. To nie chodzi tylko o te potrawy, czy tam jem pasztet, czy salceson, nie? Czy coś innego, czy jestem jakiś wege, czy w innych jakichś różnych wymiarach. Tylko chodzi też, bo mogę się karmić też słowem, nie? Że jestem tym, czym się karmię. Nie? Jeżeli ciągle tylko karmię się tym, co mi mówią ludzie z tego wielkiego, płaskiego ekraniku, od rana do wieczora, czy tego ekranu małego, którego trzymam w ręku i przeglądam i ciągle tu nieszczęście, tu jakiś podział, tu takie wiadomości, niektórzy są tak, że pół życia spędzają na oglądaniu wiadomości. Jedna stacja, druga, trzecia, piąta, czwarta i ciągle tak jakbyśmy podpięli kroplówkę do swojego serca. Źle, źle, wszystko i podział, i podział, i podział. Potem nas trudno się dziwić, że te podziały są w naszym, czemu są podziały w naszych rodzinach, no bo ciągle ten podział się sączy do naszych serc. Jestem tym, co jem, tym, na co otwieram swoje serce. Nie? Dlatego dzisiaj Pan Bóg nam przez to słowo właśnie chce pokazać, że w tym ogromie słów, które słyszymy i wypowiadamy, słów, które też mają jakąś też wartość i w jakimś sensie też moc, że nasze słowa mają moc, moc błogosławieństwa, nie? Że to słowo wraca, jeżeli my błogosławimy, o kimś mówimy dobrze, komuś mówimy dobrze, to dobro zawsze wraca. Ale to, co nazywamy pewnymi przekleństwami, że wobec kogoś wypowiadamy ze słowa, że te słowa też wracają. I w tym całej jakby palecie, ogromie słów, o których ja dzisiaj też bardzo dużo mówię, jest jedno słowo, tylko jedno słowo, które ma moc. I to jest Słowo Boże. To jest słowo, które wypowiada Jezus. Popatrzcie. Dzisiaj mamy ten przykład w Kafarnaum, w synagodze, że Jezus naucza, ale nie naucza tak, jak uczeni w Piśmie. Nie naucza tak, jak znawcy Pisma Świętego. Popatrzcie, bo można znać Pismo Święte. Można. Mogę być znawcą, mogę mieć różne, znać takie, nie wiem, czasem ciekawostki. Możemy siebie zaskakiwać, nie? Jak to niektórzy mówią, zaginać, nie? W teleturniejach, jak przecież ogląda się, jak już prowadzący zapowiada kategorię Biblia i religię, to wiadomo, że już nikt nie odpowie na to pytanie, nie? Że trzeba być już jakimś niewiadomoznawcą, ale widzimy, że nawet to nie wystarczy, że można znać teologię, znać naukę Kościoła bardzo dobrze. Ja mogę wiedzieć, co mam w życiu robić i to nie wystarczy, to nie wystarczy. Mogę mówić piękne słowa nawet, używać pięknych słów w nauczaniu Kościoła i to nie wystarczy. Bo za mocą słów nie tkwi jakaś umiejętność dobierania słów, umiejętność kształtowania, budowania choćby całości też kazania, ale za mocą słów tkwi autor tego słowa, czyli Bóg, autor. Jezus dlatego mówi z mocą, bo nie mówi to, co wie, nie mówi to, co go nauczono, ale zna moc tych słów, że On jest tym przede wszystkim słowem. On jest mocą. Dlatego ta nauka ma moc, bo On jest tym słowem. On jest przesiąknięty tym słowem. Że tam wszystko jest w Jego życiu,
w tym, kim jest, jest po prostu po brzegi wypełnione Bożym Słowem. I dzisiaj mocą tego Słowa Jezus wyrzuca złego ducha, ducha nieczystego, z tego człowieka opętanego. Oczywiście możemy jakby też różnie też tłumaczyć, rozumieć to opętanie. My poprzez nieczystość widzimy to wszystko, co związane jest z szóstym przykazaniem. Dla Żydów nieczystość była o wiele szerszym pojęciem. Nieczystość to było wielobóstwo. Jeżeli ktoś na przykład jakoś nie tylko wierzył w Boga jedynego, Jahwe, nie? Ale ten, kto się sprzeniewierzał tej religii judaistycznej, kto wierzył w jakieś inne bóstwa, moglibyśmy tak dzisiaj powiedzieć, kogo serce było rozdarte na wiele różnych bóstw. Nie? Że takie serce bardzo podzielone. No, ta nieczystość w naszym wymiarze tego szóstego przykazania też ma jakiś taki wymiar serca podzielonego, troszeczkę podzielonego, właśnie takiego serca, które jest rozszarpywane ciągle. Nie? Że właśnie ta czystość w tym wymiarze chrześcijańskim, małżeńskim, zakonnym, ale życiowym, no to jest takie serce niepodzielne, że ja wiem, do kogo moje serce należy. Nie? I ten człowiek był ten opętany no właśnie przez to, że no on jakby przed każdym klękał. Nie? Że wierzył każdemu słowu. Nie? Każdemu słowu wierzył. Że jakby każde słowo było dla niego jakby bóstwem, nie? Że był w stanie oddać za wszystko, nie wiem, wszelkie skarby swojego życia, całe życie. Nie? Jezus go uzdrawia, jakby nadając mu nowy sen, że twoje serce należy do Pana Boga. Nie? Że zostaliśmy wybrani, popatrzcie, to patrzymy chociażby znowu na sakrament chrztu. Że ten sakrament chrztu jest namaszczeniem, jest taką konsekracją. Nie? My mówimy, w Kościele mamy konsekrację zakonna, że ktoś, mężczyzna czy kobieta wybiera drogę, wyżywa się tutaj właśnie tu życie drogą rad ewangelicznych. Nie? Konsekruje, oddaje się Panu Bogu, ale pierwszą, najważniejszą konsekracją naszego życia, kiedy nasze serce zostało całkowicie oddane Panu Bogu, to jest chrzest. Nie? Serce, które, czy nasze życie jest, należy do kogoś jednego. Nie? Że należymy od momentu chrztu do Pana Boga. Jesteśmy Jego własnością. Nie? On jest naszym Ojcem, my jesteśmy Jego dziećmi. I popatrzcie, Jezus, kiedy uzdrawia, kiedy uwalnia tego opętanego, On nie dyskutuje. On nie dyskutuje ze złym. Nie? Ten zły oczywiście, słuchajcie, on się tak głasi. Nie? Nazywa, popatrzcie, też wyznaje wiarę w Jezusa. Wiem, kim jesteś, święty Boga. List do Hebrajczyków nam powie, że diabeł też wierzy w Boga. I drży, i boi się Pana Boga. Nie, nie wystarczy. Wczoraj usłyszałem takie zdanie, że szatan jest w stanie powiedzieć, Jezus jest Panem. Szatan to powie. Jezus jest Panem. Ale nigdy nie powie, Jezus jest moim Panem. Szatan będzie wypowiadał najświętsze imiona Boże. Będzie wyznawał wiarę w Boga. Bo wierzy, że Bóg jest. On wie, on widział Boga. Przecież był w niebie. Był w bliskości z Panem Bogiem. Więc wie, kim Bóg jest. Jak wspaniały Pan Bóg. Dlatego drży przed Panem Bogiem, przed Jego wielkością, potęgą, miłością. Ale nigdy nie powie, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Bogiem. Nie? Czyli co? Nie wystarczy wierzyć w Boga, nie? Ale to, co jest jakimś takim kolejnym poziomem, co też świadczy o moim chrześcijaństwie, to jest wierzyć Bogu, wierzyć Jego Słowu. Nie tylko wyznawać, że jest Pismo Święte. Nie tylko, że ja oddaję cześć Pismu Świętemu. Nie tylko to, że jest taka książka w moim domu, która jest najświętsza. Że ją, czy może, że ona leży na półce, że ją wyciągam, nie wiem, raz w roku albo na Wigilię, może czasem jak tutaj w waszym wymiarze zaprosicie księdza proboszcza i przyjdzie do was po kolędzie, no to drugi raz może wyciągniemy. Nie? Tylko, że ja wierzę temu Słowu, ja czytam to Słowo, ja karmię się tym Słowem. Nie? Bo tylko to Słowo ma moc. Nie? Jezus mówi tutaj bardzo wyraźnie, autorytetem swojego Słowa, autorytetem swojej osoby Jezusa. Milcz, ucisz się. Nie? Marek będzie nam mówił, opowiadał, że w wielu momentach Jezus takiego używa egzorcyzmu, tej walki, wypędzenia złego ducha. Jednym zdaniem. Nie? Nie ma tam dyskusji, nie ma tam jakiejś pertraktacji. Dogadajmy się. Zły będzie się czasem łasił. Nie? Dogadajmy się. Milcz, ucisz się. Nie? Przerywa to. Ucina to. Nie? To jest to słowo, wczoraj była Ewangelia, kiedy apostołowie z Jezusem wypłynęli na
na jezioro, była wielka burza, Jezusowi się przysnęło, uczniowie pełni pretensji do Jezusa, dlaczego, czy cię to nie obchodzi, że giniemy, a Jezus stał i powiedział falom, milcz, ucisz się, i nastała głęboka cisza. I za każdym razem będą potem płynąć do Gerazy, no i znowu będzie, milcz, ucisz się. Za każdym razem Jezus tak wypowiada. To jest też nasze słowa, to mogą być nasze słowa, kiedy przychodzą pokusy, kiedy przychodzą jakieś lęki, przychodzą jakieś zmartwienia, bo diabeł będzie nas kusił czasem, takim będzie mówił, że te fale w życiu są większe, nie? Że twój nieprzyjaciel jest większy. Nie? A Jezus mówi, milcz, ucisz się tam. To słowo, to zdanie w języku greckim moglibyśmy przeczytać jakby zamknij się wręcz, przestań szczekać, nie? Przestań ujadać. To milcz to jest załóż kaganiec, to jest takie słowo w języku greckim, załóż kaganiec. Dlaczego? Bo Jezus doskonale wie, że diabeł, szatan, on istnieje oczywiście. To jest realna postać, realna moc w świecie. To nie jest ktoś z kreskówek, fajny, czerwony, który sobie chce lata i może się z nami zaprzyjaźnić, który mogę się zakumplować. Nie? To jest nieprzyjaciel Boga. Nie? Ale nie ma żadnej władzy nade mną. Absolutnej władzy nie ma nade mną. Ktoś użył kiedyś takiego obrazu, że właśnie mówiąc o tym, że Jezus mówi przestań szczekać, że no diabeł to jest taki przepraszam, pimpek, taki reksio przy budzie, nie? Który szczeka, ujada. Ale to jest tylko pimpek. Nie? On będzie wszystko robił, że będzie krzyczał. No i mamy takie, że człowiek, nie wiem, mamy po domach naszych, czy tam po rodzinie czasem, że im mniejszy pies, tym więcej krzyczy, nie? Więcej szczeka. Nie? Ujada tego domu tam, człowiek się boi po prostu, albo lata, czy tam, ale szczeka tak. I to jest diabeł w świecie. Nie? On będzie szczekał, nie? Będzie chciał nas przestraszyć. Nie? Ale my jako chrześcijanie mamy moc. Moc Jezusowego Słowa. Milcz i ucisz się. Przestań szczekać. Przestań szczekać w moim życiu. Nie? W tych dniach ostatnich słuchaliśmy w kościele historię Dawida. Nie? Począwszy od tej historii, kiedy on pokonał Goliata. Nie? On taki mały chłopiec, 1,60 m, jakby powiedzieć, w kapeluszu i na obcasach. Pokonał Goliata, który, jak Biblia nam napisze, miał około 3 metrów wysokości. Potężna zbroja, nie? Potężny miecz. I chłopczyk taki, kurdupel, przepraszam, że użyję takiego słowa, z procą, z kamieniem. Bez żadnej szkoły wojskowej. Nie? I zwyciężył tego potężnego wroga, Goliata. Bo powiedział, że to nie on zwycięża, ale to jest wojna Boga. Że to Bóg zwycięża, że on cały szedł na tą wojnę ze Słowem Bożym. W naszym życiu są różne Goliaty. Są tacy, że czasem może czujemy się spętani różnymi relacjami, sytuacjami, grzechami, że człowiek już nie wie, co ze sobą zrobić. Jedyną metodą jest to dzisiaj mówi, utnij to, przetnij to mocą Jezusowego Słowa. Bo to, co nas właśnie wikła w grzech, to, co nas jakby wikła w nasze nałogi, to jest takie właśnie, że On będzie się łasił, będzie nas kusił, nie? A jeszcze spróbuj, nie? Jak jeszcze raz to spróbujesz, tego nikt tego życia nie z tej głowy nie stracił, nie? Spróbuj, nikt nie widzi, nie? I tak łasi, nie? Jak taki kotek, który tam ogonem będzie smyrał po naszych nogach. I tak diabeł będzie nas kusił, nie? Dlatego to zło widzimy dzisiaj jest takie kuszące, takie błyskotliwe. Nie? Ale mamy moc to wszystko przeciąć. To jest moc Jezusowej obecności. Milcz i ucisz się. Żebyśmy o tym pamiętali. Dzisiaj Jezus nam o tym chce przypomnieć. Nie? Że jest coś większego od największych lęków i strachów i wojen i wrogów, opresorów tego świata. To jest Jezus. To jest Bóg, który powiedział, jam zwyciężył świat. Boimy się, czytamy w Europie, ludzie zbierają, już boją się wojny, nie? Tego wszystkiego, co może nas spotkać. A Jezus mówi, nie lękajcie się, nie? Zatrwożonym uczniom do nas przychodzi dzisiaj i mówi, nie bójcie się, jam zwyciężył świat. Ja jestem przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.